był się zaskoczony tą czwórką, że zdobyliśmy to złoto, ponieważ ja stawiałam się bardziej na to, że na ósemce zdobędziemy pierwsze miejsce złoto, ale jednak było inaczej. Myślę, że ósemka i tak nam dobrze poszła, jak dostaliśmy nową łódkę, dlatego może zbyt mała ilość treningów doprowadziła do tego, że nie była do końca opływana, ale ja się bardziej z tego cieszę, że na czwórce zdobyłyśmy złoto. No bo w czwórce nikt nas nie wierzył, tak? Nie byłyście faworytkami i to jest wielka niespodzianka. Raczej nie szło nam tak dobrze jak na ósemce, ale było dobrze i pokonałyśmy wszystkich, ale jeszcze przy ostatnich 200 metrach strasznie się cięłyśmy z dwoma osadami, ale jakoś... To w czwórce, tak? Tak, w czwórce. I ogólnie jak, bo w pierwszym wyścigu już wygrałyście, zapewniliście sobie awans do finału? Tak, w treningach byłyśmy już w finale A, więc miałyśmy dwa dni wolnego, żeby odpocząć i do finału się przygotować. A w ósemce jak to wyglądało? W ósemce były trzy osady, więc nie było takich rzeczy, od razu przeszliśmy do finału. Mhm. I w finale jak to? W finale cięłyśmy się z osadą z Warszawy, ale ona wygrała z srebrem brąz. Chciałabyś komuś podziękować za te wyniki, trenerom? Tak, mojej trenerce Oldze Grzybińskiej, która doprowadziła nas, naszą czwórkę do medalu i wierzyła w nas chyba jako jedyna z klubu. W następnym sezonie myślę, że składy będą trochę bardziej rozbite i będziemy pływać w nieco innych osadach. Są na razie takie plany, nie wiem do końca, czy jeszcze tak będzie, ale prawdopodobnie ja będę pływała wagę lekką debla z moją koleżanką z osady z czwórki. Jak wyglądają treningi wioślarskie? Czy wymaga to dużo poświęceń i jak sobie z tym radzisz? No, i z nauką i... Wioślarstwo wymaga wielu wyrzeczeń. Nie mamy za dobrych warunków w klubie, ale jakoś sobie radzimy. No i czasami wiadomo, jest ciężko, ale jakoś dajemy radę. A od ilu trenujesz wioślarstwo? Ja trenuję 10 miesięcy. No to bardzo krótko, już taki sukces? No, jak nasza trenerka nas tak poprowadziła, to dałyśmy radę. A koleżanki dłużej trenują, mają większe doświadczenie, czy tak samo jak ty? Dwie moje koleżanki trenują 3-4 lata. Tylko nie odnosiły takich sukcesów. Odnosiły w młodzikach na czwórce z sternikiem. To była Natalia Sumińska i chyba Marta Żółkowska.